Jakiś czas temu z Dorotą Chylińską wymyśliłyśmy sobie projekt pod tytułem Ja Innego. Projekt dotyczy tożsamości wykluczonych, czy niechcianych tożsamości. To jest projekt interdyscyplinarny, chociaż przede wszystkim bardzo skoncentrowany na sztuce, na tym, co się dzieje w sztuce. I chciałyśmy też oprzeć się teoretycznie, więc pomyślałyśmy sobie, że zaprosimy na rozpoczęcie tego cyklu profesorę Aleksandrę Derę. Dlaczego? Dlatego, że no, Ola od wielu lat zajmuje się podmiotowością, zajmuje się filozofią nauki, jest zdeklarowaną feministką. Założyła, czy współtworzyła razem z Ewą Bińczyk bardzo ciekawą, ważną inicjatywę studiów genderowych. Ola też od jakiegoś czasu jest pełnomocniczką do spraw równościowych tutaj w UMK. No i stwierdziłyśmy, że będzie najlepszą osobą do tego, żeby wprowadzić nas właśnie w tę figurę, czy w tę postać innego. Ja chciałabym, Ola, zacząć od dla mnie bardzo ważnej książki i piekielnie się cieszę, że ją przetłumaczyłaś. To jest książka Rosie Braidotti o podmiocie nomadycznym. Jak wcześniej, jeszcze przed nagrywaniem rozmawiałyśmy, to powiedziałam ci, że ja właściwie prowadząc zajęcia ze sztuki współczesnej, korzystam przede wszystkim z tego, co robią współczesne filozofki. Między innymi właśnie Rosie Braidotti. No i chciałabym ciebie zapytać o ten tytuł, którym ta książka jest nazwana, ponieważ tam no, pojawia się ta figura podmiotu nomadycznego. Kim jest właściwie ten podmiot nomadyczny dla Rosie Braidotti? To jest trudne pytanie. Mogę powiedzieć, kim jest dla mnie czytającej Rosie Braidotti, się tak zabezpieczę. To też w ogóle ciekawe, że to korzystasz z tego w sztuce, bo zanim zacznę tłumaczyć, dlaczego taki tytuł, to jest książka z lat 90. To jest ciekawe, że ona jest ciągle aktualna, ale z pewnością jest aktualna, dlatego że sama Braidotti, ona ją wznowiła z nowym wstępem w latach 2000. Zresztą kiedyś, jak z nią rozmawiałam, powiedziała, że to była najtrudniejsza rzecz, którą musiała zrobić, bo musiała dostosować pewne myśli do nowej współczesności. Ale to, co zostało stałe, to na pewno tytuł i źródła, z których korzysta. Ona jest filozofką, więc korzysta z tradycji filozoficznej, zresztą krytycznie, jak większość feministycznych filozofek, ale korzysta też właśnie ze sztuki i korzysta z popkultury. I to wszystko łączy w jedno. Podmioty nomadyczne są do tego przydatne, bo gdyby zapytać, jaki jest cel tej książki, to jest historia czegoś, co chcecie poruszyć w swoim projekcie, czyli tożsamości. Jak dzisiaj współcześnie mówić o tożsamości? Czy można mówić o niej tak samo jak 200 lat temu, 2000 lat temu? I ta kategoria podmiotu nomadycznego, ona oczywiście odwołuje się do nomady. I dlaczego to jest ciekawe z perspektywy filozofii? Dlatego, że filozofia, mówiąc o ja i jakimś podmiocie, przede wszystkim mówiła o czymś bardzo abstrakcyjnym i bardzo chciała, niech mi wszyscy filozofowie wybaczą, takie uproszczenia, ale chciała znaleźć jakieś podstawy dla tego podmiotu. Czyli co można nazwać podmiotem? I powiedzmy, w historii filozofii to z całą pewnością była racjonalność, to była autorefleksyjność. To było oddzielenie tego, co nazywaliśmy rozumem, dzisiaj nazywamy umysłem, od cielesności, dlatego że niezależnie od tego, jakie masz ciało, to liczy się coś innego w filozofii. I ona polemizuje z tą tradycją, to znaczy mówi dzisiaj, jak mamy mówić o podmiocie i o tożsamości, żeby filozofowanie się przydało do zrozumienia współczesnego świata, ale bez poszukiwania takiej istoty stałej. I nomada się pojawia dlatego, że no, to są ludy, które są ludami wędrownymi. I można powiedzieć tak, one są jakieś, one posiadają tożsamość, one się przemieszczają, ale nie mają korzeni, czyli nie mają tego, co by było istotowe. Zresztą ta kategoria korzeni też jest kategorią, która się wiąże z pewną tradycją taką ilustrowania tożsamości w filozofii, bo to Kartezjusz mówił o tym, że musimy sobie wyobrazić wiedzę jak drzewo, którego korzeniem są metafizyka, czyli takie podstawowe założenia na temat tego, czym jest świat,
czym jest podmiot, który poznaje świat, z tego wyrasta fizyka i pozostałe nauki. No nie pamiętam, żeby Kartezjusz gdzieś sztukę tam umieścił, więc nie uważał chyba jej za wiedzę. A ona właśnie z tym polemizuje, z tą tradycją. To znaczy zaczyna w ogóle od takiego ciekawego cytatu: dobrze jest mieć korzenie, jak długo można je zabrać ze sobą. Czyli że to zakorzenienie, istota tożsamości wcale nie musi polegać na czymś jednym i na czymś uniwersalnym i takim, co się powtarza we wszystkich. Więc podmiot nomadyczny będzie poszukiwaniem tożsamości i u niej będzie się koncentrował na różnicach. To będzie jedna z ważniejszych kategorii tej książki, żeby pokazać zróżnicowanie. Czyli z jednej strony mówić ogólnie o podmiocie, mówić o tożsamości, mówić o relacji ja inny, ale nie poszukiwać istoty rzeczy, która byłaby stała. I teraz można zapytać właściwie dlaczego. Jedna odpowiedź byłaby taka, no bo historia filozofii sobie nie poradziła. To znaczy poszukiwała bardzo różnych rzeczy, ale się okazało, że żadna z nich nie jest tą jedną, która nas zadowala. A z drugiej strony, co zrobić z tymi wszystkimi tożsamościami, które tego nie posiadają, albo nie posiadają w takim stopniu, albo jeśli to się zmienia. Tak więc wtedy to jest niesprawiedliwa też teoria tożsamości i być może nie dająca się zastosować. A taka jest ambicja filozofów współczesnych i filozofek współczesnych, żeby to myślenie dawało się zastosować do tego, co się dzisiaj w świecie dzieje, a nie do tylko samego abstrakcyjnego wyprowadzania myśli. To od tego bym zaczęła, mówiąc o tych podmiotach. Ja muszę sobie wziąć zaraz długopis i zapisać kilka uwag, bo jakby dużo różnych ciekawych rzeczy mówisz, które właściwie zrewolucjonizowały taki sposób myślenia o podmiotowości, prawda? No bo właściwie ta podmiotowość już nie jest osadzona w rozumie, tylko w ciele, więc właściwie w czymś zupełnie przeciwstawnym, prawda? Jakby to myślenie kartezjańskie jednak opierało się na tym, że podmiot jest jakby tożsamy z rozumem, prawda? I dlatego tutaj też ten człowiek-mężczyzna, prawda? Heteronormatywny biały mężczyzna, który myśli. Prawda? I on jest uosobieniem podmiotu ludzkiego. Natomiast tutaj Braidotti pokazuje, że wcale nie, prawda? Że ta podmiotowość zupełnie jakby zmieniła tożsamość, czy jakby nawet nie tożsamość, tylko naturę, swoją naturę, ponieważ wkleja ją w cielesność, prawda? W ciało. To się wiąże z czymś dużo szerszym niż tylko sama filozofia, tak mi się wydaje. Mówiłam o tym, że Braidotti korzysta z różnych tradycji, tak? I mówiąc też o świecie współczesnym, mówi też o badaniach naukowych, bo można powiedzieć tak, że jeśli filozofia uparła się na jakimś etapie, że oddzieliła rozum, czy tam dzisiejszy umysł od ciała, to ona oczywiście zawsze posiadała takie nurty, które próbowały tego nie robić, ale one nie były dominującymi nurtami. To teraz też nie jest tak, że ona się ma oprzeć tylko na samej cielesności, tylko trochę przywrócić taki monistyczny obraz, że nie można jednego drugiego oddzielić. Ale to się nie stało w samej filozofii, bo to się stało w naukach, które mówią w ogóle o człowieku. W naukach biologicznych tak się stało w naukach kognitywnych. Także te nurty ucieleśnione pokazują, że my nie porzucamy rozumności na rzecz cielesności tylko w ogóle zmieniamy myślenie o tym, co to znaczy rozumieć, co to znaczy rozumować i co to znaczy posiadać ciało. Czyli ciało myśli, można by powiedzieć, rozum czuje. I to jest całkiem sensowne wyrażenie. To nie ma w tym nic niezwykłego. I to zresztą widać w takich interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych badaniach. Tam, gdzie ktoś jest biologiem jednocześnie, a na przykład myślicielem czy myślicielką, dlatego że wtedy się okazuje, że wszystkie eksperymenty filozoficzne z takim abstrakcyjnym myśleniem o rozumności no nie spełniają swojej roli, no bo gdzie jest ta abstrakcyjna rozumność? To by trochę tak było. Ja zresztą widzę taką tendencję w tej filozofii, także w feminizmie, że z jednej strony ucieleśniamy, ale też nie zapominamy, że to ucieleśnianie jest jakieś kulturowe, że one są osadzone społecznie, także jest jakoś zmienne. I Braidotti, tak mi się wydaje, nawet jak teraz się ją po 30 latach od czasu tej książki Podmioty nomadyczne czyta, to ona też to pokazuje, że to skomplikowanie stało się jeszcze większe dzisiaj, dlatego że
zastanówmy się, jaką rolę spełnia to, co technologiczne na przykład dla tożsamości, że dzisiaj w epoce pandemii, kiedy mamy do czynienia właśnie z wirtualnymi postaciami, to być może to by była taka ilustracja najbardziej ciekawego projektu postkartezjańskiego, tak? Nie ma ciała, są tylko studenci jako litery, ikony, coś takiego. To też jest interesujące, ona o technologiach też będzie bardzo dużo mówiła. Przy czym, a propos też tego waszego projektu, pomyślałabym sobie tak, że z jednej strony wrzuca tam do tego worka filozoficznego te różne aspekty i mówi, popatrzcie, człowiek jest dzisiaj bardzo skomplikowany. Właśnie on nie jest tylko tym mężczyzną białym, bogatym, refleksyjnym, wykształconym i tak dalej, tylko ma różne takie aspekty. Ale z drugiej strony są te tendencje globalne, które w ogóle nasze uwikłanie zmieniły i w ciele, i w tym, że to ciało możemy dosyć plastycznie zmieniać za pomocą różnych technologii, że technologie komunikacyjne się zmieniły, zmieniły się relacje ekonomiczne, ale żeby w tym wszystkim nie zapomnieć, że w filozofii zaangażowanej chodziło o sprawiedliwość i równość. I ona w tych ostatnich swoich tekstach mówi, że już nawet humanista jest tak zagubiony, bo jest tyle czynników różnych, różnych, ale nie zapominajmy, że to jest filozofia zaangażowana, której chodzi o to, żeby ludzie byli tak samo traktowani, równo traktowani i żeby było więcej dobra niż zła w świecie. Tak, no to jest, jakby to też zwróciło moją uwagę, że ona pisze o etyce, prawda, że jakby uetycznia tę filozofię, prawda, że to jest dla niej bardzo, no taka właściwie czołowa wartość, prawda, która tę filozofię powinna definiować. Etyka. W ogóle tutaj jest takie ciekawe określenie innej badaczki, z którą polemizuję jakoś tak twórczo, Braidotti czy Haraway, która też jest mi bliska, że filozofia, tak jak wszystkie dyscypliny, podzieliła się i wyspecjalizowała. I wyspecjalizowała się w ontologię, żeby mówić o tym, co istnieje, w epistemologię, żeby mówić o wiedzy, jak wiedza powstaje, jaka jest wartościowa wiedza, co wiedzą można nazwać, kim jest podmiot poznający, i w aksjologię, której częścią jest etyka. A dzisiaj bardzo często, tak jak Karen Barat mówi, my musimy uprawiać i powinniśmy uprawiać. Ona to nazywa ontologo-epistemologo-etykę. Dlatego, że nie da się oddzielić mówienia o istnieniu, mówienia o tożsamości od kategorii etycznych. Bo ostatecznie też na metapoziomie, tak jak powiedziałaś, się zajmuje między innymi też nauką i studiami nad nauką i technologią, na metapoziomie powinniśmy się zapytać, po co my to wszystko robimy? Po co my uprawiamy filozofię? Po co uprawiamy naukę? Tak? Znaczy jakby dla samej wiedzy, czy dla czegoś jeszcze innego. I z całą pewnością te wszystkie badaczki uważają, że no, uprawiają myśl i ćwiczą się w myśleniu po to, żeby w świecie coś zmienić. No tak, no tak, to rzeczywiście to samo jakby w sztuce się dzieje, w tej sztuce zaangażowanej, krytycznej, wiesz, takiej totalnej, która przede wszystkim troszczy się o to, co się dzieje dookoła. Ta troska, właśnie ta to troszczenie się, ta troska o innego, pozaludzkiego, ludzkiego jest bardzo ważna dla współczesnych artystek, które też definiują się przez feminizm. Ja też tak w taki sposób rozumiem feminizm. Ja tutaj chciałam jeszcze nawiązać do tej cielesności jeszcze chwilkę. Bo jak też czytałam tą Rosie Braidotti, która jest dla mnie naprawdę bardzo taką ważną myślicielką, też właśnie jakby dla sztuki współczesnej, to sobie pomyślałam też o Elisabeth Grosz. Bo wydaje mi się, że one jednak w jakiś sposób są podobne właśnie przez to takie bardzo wyraźne, Elisabeth Grosz chyba bardziej, przez to wyraźne pokazanie, że ten podmiot jest cielesny, prawda? To, co je też łączy, tak bym powiedziała, że łączy je jeszcze jedno, bo one mają różne koncepcje tej cielesności, ciekawie zresztą ze sobą polemizują, to, że one widzą tę cielesność nie tylko jako coś zindywidualizowanego. Bo jak myślimy o ciele, to tak łatwo jest pomyśleć, moje ciało, twoje, tak, to są odrębne byty, one mają jakieś zmysły, możemy się dotykać, czuć swoje ciepło, to jest bardzo fizyczne i namacalne, ale jednocześnie one obie to sytuują w takim szerszym świecie, bo Gross, ona korzysta z darwinizmu, próbuje zaadoptować darwinizm na rzecz idei na przykład emancypacyjnych i to nie tylko feministycznych, ale na przykład antyrasistowskich.
Czyli to jest coś dziwnego, dlatego że darwinizm często był oskarżany i sam Darwin właśnie o coś odwrotnego. Ona mówi, że z tego można wywieść, znaczy wziąć te dobre rzeczy i wywieźć coś innego, czyli mówi o pewnej całości, a nie tylko o indywiduum i u Braidotti też to jest, zwłaszcza w późnych tekstach, tych takich niedawnych, ona mówi, że po prostu cielesność jest emanacją pewnej siły biologicznej. I oczywiście w przypadku człowieka, ale też w przypadku innych zwierząt, to się odbywa zawsze w kulturze, na przykład to się z jakiejś zbiorowości odbywa, to się odbywa w jakimś środowisku, ale to jest jakaś większa całość, większa siła, czyli jesteśmy emanacją jakiejś takiej większej siły i całości. I to jest o tyle ważne, że dzisiaj wszystkie te badaczki by powiedziały chyba coś takiego, no nie sposób oderwać tych rozważań od katastrofy klimatycznej na przykład. I nie sposób ich oderwać od tego, co się fizycznie w świecie materialnie dzieje, po prostu na naszych oczach i nasze ciała są częścią tego. I to jeszcze bardziej komplikuje kwestię tożsamości, bo co by nie powiedzieć o filozofii, ale wydaje mi się, że o feminizmie również, one są bardzo skoncentrowane na jednostce. A pytanie, czy to jest dobre wyjście z sytuacji dzisiaj? Nie? Czy my nie powinniśmy wyjść poza jednostkę? I tu już nawet nie chodzi o to, że ta jednostka już teraz jest ucieleśniona, że ona ma jakiś kolor skóry inny, że jest nieheteronormatywna, że jest może kobietą albo dzieckiem, tylko że w ogóle my powinniśmy wyjść poza takie myślenie o indywiduach, bo wtedy realizujemy indywidualne interesy, a my dzisiaj powinniśmy realizować wspólną troskę. I tam muszą się mieścić bardzo różne rzeczy. I rzeczy, obiekty, podmioty takie dziwne, tak bym powiedziała. Ja chciałabym, Ola, zapytać o to indywiduum, dlatego że oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co do tej pory powiedziałaś, że to patrzenie kolektywne na świat, w którym żyjemy i to, że też jestem odpowiedzialna i jakby wchodzę w ten skład i jestem odpowiedzialna, to jest bardzo ważne, ale też no popatrz, jakby na takim poziomie, że właściwie jakby definiuję się przez ja, ale tak naprawdę no mam świadomość, że to ja jest zupełnie porozbijane na bardzo wiele tożsamości, prawda? No bo wiesz, żyje w nas bardzo wiele różnych istot, prawda? Więc jakby już ten poziom taki, czy ten początek, jakby ten punkt wyjściowy, czyli ja, moje ja, ono wcale nie jest takie oczywiste. No bo czym właściwie to moje ja jest? Czym czy kim ja właściwie jestem, prawda? No, to jest też punkt wyjścia tych podmiotów nomadycznych i też punkt dojścia gdzieś tam na końcu, kiedy ona rozważa różne zmienne, bo rozważa i seksualność, i płciowość, i relacje z innymi, bo jak weźmiemy Braidotti i na przykład kategorię różnicy i kiedy ona rozwija swój feminizm takiej różnicy, to mówi o tym, że ten pierwszy poziom różnicy w kobietach dotyczy konceptu czy idei kobiecości, tak jak on był utrwalany w filozofii, ale też w nauce, tego kim kobieta jest, powinna być, jaka jest, a do realnie istniejących kobiet, czyli jaka jest relacja pomiędzy tym czymś abstrakcyjnym, a kobietą, która faktycznie żyje i funkcjonuje. Ten drugi poziom to by były takie różnice usytuowania. To jest oczywiście kategoria bardziej Haraway niż samej Braidotti, ale takich, że jesteśmy z różnych klas społecznych, jesteśmy w różnym wieku, tak? Mamy różny kolor skóry, realizujemy się jako matki bądź nie i te wszystkie rzeczy. A ten ostatni poziom to jest to, o czym ty mówisz, że my też nie jesteśmy tymi samymi kobietami, jakimi byłyśmy 5 lat temu, ale też nie jesteśmy tymi samymi kobietami tutaj rozmawiając na tym wywiadzie, ucząc na zajęciach, robiąc zakupy, czy nie wiem, przeżywając cierpienie, czy cokolwiek innego. Znaczy ona powiedziała, że to rozproszenie tej tożsamości jest też jakby w każdej z nas, już nie mówiąc o tej dynamice takiej czasowej. No i to nie tyle się komplikuje, co pokazuje, że właściwie można by zaryzykować tezę, że tego ja nie ma, tej tożsamości. Ale zobacz, z drugiej strony jest taka ogromna presja kulturowa, gdzie to ja jest utrwalane. Na przykład w języku. My używamy zupełnie swobodnie tej kategorii ja. Ale to nie jest tylko kwestia językowa. No, na pewno różne poziomy można pokazać, ale jakoś przemawia do mnie to, że na przykład jest autorstwo. Że Rossi Braidotti podpisuje swoje książki imieniem i nazwiskiem. Nie? Ona przecież konstruuje jakieś swoje ja. No tutaj to ja się wydaje takie dosyć stałe. Nie możesz jej przepisać do swojej książki, musisz zawrzeć to w cytacie. Nie? Zresztą cała też jest ciekawa w humanistyce dyskusja na temat autorstwa. Znaczy, bo jeśli porzucimy kategorię ja, taką stałą, umowną, co z autorstwem? Co z własnością?
Bo mówimy kolektywne, nie? I to wspólnotowe. Mi się to wydaje takie bardzo atrakcyjne, a jednocześnie tak trudne do takiego praktycznego zastosowania. Bo ja myślę, że nie ma innej możliwości, jak tylko tak myśleć o etyce, o wspólnym byciu ze sobą, tylko jak to w kontekście tej tradycji, która utrwaliła indywiduum jako najważniejsze. Tak? Znaczy prawa ma jednostka, a dopiero potem to cedujesz jakoś ten prawa bardziej na wspólnotę. Jednostka, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskim, idea wolności jednostkowej, prawda? No przecież cała historia emancypacji feministycznej jest o tym, że my mamy się emancypować do wolności takiej indywidualnej. No a jeśli mam to ja porzucić, tę tożsamość zrobić taką rozproszoną, taką dynamiczną, właśnie nomadyczną, powiedziałaby Braidotti, to co z tą całą resztą? Jak tą całą resztę przekonstruować? Ale może to tak, że jakby na tym poziomie takim praktycznym, życiowym, jakby trzymać się jeszcze tego ja, chociaż z drugiej strony, jeżeli wiesz, myślimy, jakby wierzymy w rewolucję, no to może rzeczywiście jakby przyjdzie taki moment, no bo na pewno teraz nie jesteśmy gotowi chyba jeszcze na coś takiego, kiedy no, lecą bomby na ludzi i ludzie się mordują wzajemnie, prawda? A z drugiej strony mamy niezwykłe idee. Ale tak sobie myślę, że może taki moment kiedyś nastąpi. To znaczy, te próby są, prawda? Bo nawet właśnie to kolektywne pisanie, prawda? Rosie Braidotti oczywiście no, podpisuje się imieniem i nazwiskiem, natomiast no, kiedy czytam ten drugi tekst, który przetłumaczyłaś, który jest opublikowany w Avancie, tam roi się od różnych nazwisk i jakby się czuje, że ta praca jest wspólnie napisana, prawda? Że to są idee wypracowane przez grupę ludzi, z którymi ona się zgadza. I to jest taki artykuł kolektywny, prawda? Może tak jest, że to trzeba robić małymi krokami i w takich przestrzeniach, gdzie to się daje, tak? To z całą pewnością też to było widoczne też w takich badaniach biologicznych, gdzie nagle biologowie, a zwłaszcza ci, którzy ze zwierzętami pracują, zaczęli myśleć o tym, że przecież autorami tych tekstów, tych grantów, tych projektów są też te zwierzęta. I że nie dość, że należy im podziękować, a może trzeba ich jakoś podpisać, tak? Czy prymatolożki stosowały taką strategię, chociaż się słabo przyjmującą się w świecie publikacyjnym, że trzeba imieniem szympansa też podpisać artykuł, bo on brał w tym udział tak samo, jak i ta badaczka. To są takie historie projektów, takich też artystyczno-naukowych, które opisuje w swoich nowych książkach Donna Haraway. Ja myślę sobie tak, że być może, żeby zacząć myśleć nie o sobie jako punkcie centralnym, jest potrzebny jakiś wielki kryzys. Ale chyba jesteśmy w takim kryzysie. Już wiesz, nawet te diagramy, które pokazywały ten świat antropocentryczny, zawsze stawiały, tutaj jakby uciekam się do takich diagramów graficznych, prawda? Zawsze stawiały tego człowieka na drabinie czy w centrum. Natomiast teraz te diagramy, one wyglądają inaczej. Ten człowiek jest jakby wrzucony w życie, które jest, wiesz, na ziemi. Jest jednym z elementów. Więc tutaj ta zmiana jednak jakoś jakby ta zmiana następuje, tylko no, może nie tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. Może ona też następuje za bardzo z takiej strony od dołu, czyli ona następuje w takich procesach indywidualnych, takiej samoświadomości, czy świadomości dyscyplin, osób takich, które na co dzień żyją i są związane, nie wiem, z ziemią, z roślinnością, tak, w środowiskach, środowiskach aktywistycznych na przykład, prawda? Albo też takich, myślę sobie, ludów, które przez długi czas w historii humanistyki uznawane były za prymitywne, a dzisiaj widzimy, że ta rdzenność polegała na takim współbyciu z innymi, którzy nie byli ludźmi i szanowaniu, tak? Tak. Tego, bo dlatego, że to było warunkiem też przetrwania ich życia. Tak jak mówisz, jeśli będziemy w kryzysie, to być może te elementy świata też będziemy bardziej zauważali. Ja pewnie bym sobie życzyła takiej zmiany odgórnej, takiej systemowej. Czyli, że coś się w logice kapitalizmu zmieni, że coś się w polityce zmieni,
że nie zawsze będziemy głosować ustawy, które troszczą się tylko o dobro człowieka. I zresztą to dobro człowieka też jest wybiórcze, bo to jest dobro człowieka tylko z określonego kawałka świata, tak? Bo to nie we wszystkich kawałkach świata się tak odbywa. I szczerze mówiąc, miałam przez chwilę taką myśl, że w obliczu epidemii jest taka niepowtarzalna okazja, żeby tak o tym myśleć, dlatego że no, ten człowiek wielki na tym piedestale z tą całą technologią i niezwykłością i został właściwie stłamszony przez wirusa, tak? Znaczy, przez coś, czego nawet nie jest w stanie gołym okiem zobaczyć. Znaczy, według mnie no, to powinno wywołać jakąś taką sakralizację prawie, że to znaczy rzeczywiście pomyślenie sobie o przyrodzie, o ziemi jako sile. I to sile takiej destrukcyjnej, która nie będzie się pytała, czy ma nas zniszczyć, czy nie, skoro myśmy coś takiego zrobili, co zrobiliśmy. To zresztą są idee tych właśnie współczesnych też ekofilozofek, które mówią, no jakby Ziemia się upomina o swoje. Tak? I zresztą sami wiemy, że źródło tego wirusa jest właśnie w tym, że człowiek przetwarza ekosystemy, tak? Do tego stopnia, że zaburza pewną dynamikę ich funkcjonowania. No tak, ale wiesz, no z jednej strony to wszystko wiemy, prawda? Jakby COVID też, mam takie wrażenie, że pokazał chyba, tak esencjalnie pokazał jakby najgorszy wyzysk, na jaki można sobie pozwolić, prawda? Wobec drugiego, tutaj ludzkiego i pozaludzkiego. Ale ja myślę, że no, systemowa zmiana jeszcze bardzo długo nie nastąpi. Nie wiem. Wiesz, no bo no zobacz, kto zarządza tym światem. Gdzie się nie obrócimy, to właściwie są mężczyźni, oni mają przywództwo i oni reprezentują no, jakiś taki totalnie, wiesz, totalnie taki patriarchalny sposób jednak zarządzania tym światem. Sytuujemy siły być może tam, gdzie ta kultura wskazywała, że one powinny być, bo to ja nie chcę się wdać w politykę, ale jak myślimy o polityczności w takim filozoficznym sensie, no to można powiedzieć, że gdzieś uczymy się tego od początku, gdzie się sytuuje władza. I myślę sobie, że patriarchat jest właśnie takim sposobem utrwalenia, gdzie ta władza jest, pewnym typie męskości. Bo też nie wierzę w to, że jest to typ uniwersalny i że mężczyźni w ogóle nie muszą się tak zachowywać, ani tak nie muszą robić. Jestem wielką fanką też nauk biologicznych i one pokazują, że prymaty, a jesteśmy prymatami, są zdolne do troski wobec innych, niezależnie od ich płci i miejsca, w którym się urodziły. Że to jest jakaś taka zwierzęca, w cudzysłowie, natura, którą można przeformułować przez kulturę. I teraz szkoda, że w tej kulturze, która miała świetne idee u zarania i u Greków i wcześniej w rdzennych rudach, właśnie troski, nie sytuowania siebie w centrum i są przecież wciąż kultury, które żyją i myślą wspólnotowo. Niekoniecznie musimy wszystko w nich naśladować, no ale konfucjanizm jest na przykład taką ideą, tak? To znaczy Chiny, które dzisiaj zupełnie przyjęły takie władcze myślenie o świecie, ale jednak u zarania swojej kultury mają myślenie wspólnotowe, a nie skupione na indywidualnym szczęściu i realizacji wolności. Ja nie jestem może jakąś wielką optymistką, ale patrząc na ten wysyp idei, ja jednak wierzę bardzo głęboko i historia to pokazuje, że idee w końcu przejdą w pewne działania, to znaczy przejdą w jakieś tam czyny, zmiany takie systemowe. Nie wiem, jak to z perspektywy sztuki wygląda, ale wydaje mi się, że to, że sztuka jest coraz bardziej zaangażowana i też skupiona na tym, co się w świecie dzieje, że ona odpowiada jakoś na ten świat albo wymyśla takie historie, które by poruszały jakieś kwestie tego świata, że ona przestała być taką sztuką tylko przedstawieniową, elitarną, jakąś taką dekoracyjną, że to też jest jakiś sygnał, że w świecie się coś zmienia. To też jest zmiana. Tak, tak, no oczywiście, no sztuka to jest potężne narzędzie i to właśnie do zmian i to też historia pokazuje, że wiesz, te manifesty, te wizualne manifesty, one rzeczywiście no, zmieniają świat, zmieniają rzeczywistość. Jak się patrzy na taką historię indywidualnej nawet wolności, to poszerzanie tej wolności, ono ma miejsce. Upodmiotowianie zwierząt też ma miejsce. To znaczy, jakkolwiek byśmy byli niezadowoleni z tego etapu, na którym jesteśmy,
to jednak mówienie o zwierzętach 100 lat temu i dzisiaj to jest niewyobrażalna różnica. Ostatnio rozmawiałam z biologami i powiedzieli, że to, jak wyglądają nawet dzisiaj badania nad zwierzętami i ze zwierzętami, jest czymś zupełnie innym niż tym, co było 100 lat temu. To znaczy, nawet nie 100, nawet mniej. Jak się badało prymaty, to się brało po prostu małpy i robiło się z nimi wszystko, co się chce. Dzisiaj nie ma takiej możliwości i nawet nikt nie chce w taki sposób tych badań robić. Nie? Wiesz co, no z drugiej strony, wiesz, w Niemczech w bardzo ważnym, dużym laboratorium aktywiści weszli i zobaczyli po prostu piekło, które uczeni, lekarze, wiesz, badacze zrobili zwierzętom. Tam po prostu wywisekcje były na porządku. Ja nie twierdzę, że to się nie odbywa. Oczywiście to jest też tak, że zupełnie inaczej też postrzegamy te istoty, czy te osoby. Ja nawet, wiesz, sama próbuję zrobić taką higienizację swojego języka. I do tej pory mówiłam o zwierzętach jako zwierzęta pozaludzkie czy nieludzkie. W tej chwili staram się o nich mówić jako osoby pozaludzkie, prawda? Tutaj też jakby przypomniał mi się teza Martina Bubera, który mówi, który jakby proponuje takie podejście ja-ty, prawda? Nie ja-on, bo to jest jakby jego zdaniem takie uprzedniatawiające, tylko właśnie ta konstrukcja ja-on, ja-ty, do właśnie do tej osoby nieludzkiej, no, jakby pokazuje, że to są dwa podmioty, prawda? Równoważne wobec siebie. Wejście w dialog, ono zawsze będzie oznaczało upodmiotowienie tej drugiej strony. To może być zwierzę, to może być roślina, to może być też coś technologicznego. I to, co widzimy w relacjach ludzi ze światem wirtualnym, pokazuje, że mocno poszliśmy w tą stronę technologiczną, tak? Co niektórych przeraża. Na przykład takie filozofki jak Donna Haraway nie przeraża, ona nie jest technofobką, ale z drugiej strony... Bardzo ciepło w ogóle pisała o cyborgach, prawda? Tak, tak. Ona w ogóle twierdziła, że jesteśmy cyborgami, dlatego że jesteśmy jednak zapośredniczeni przez wspomaganie medyczne, możemy sobie różne rzeczy wymieniać, tak? Jemy lekarstwa, no, szczepimy się, to ona mówi, to jest wszystko jednak ingerowanie, to nie jesteśmy naturalni, znaczy w tym znaczeniu człowiek jest przetworzony i to ingeruje w nas technologia, też dzisiaj taka komunikacyjna w dużej mierze. Ale to, co chciałam powiedzieć o tych zwierzętach, że to jest bardzo trudny temat też dla humanistyki, dlatego że jak się upodmiotowi relacje, to oczywiście to można też zrobić na zasadzie dziejącego się właśnie dialogu, tak jak mówił Buber, który się odbywa w tym miejscu i w tym czasie. Ale teraz można zapytać, jeśli ludzkość chce się ratować przed chorobami, jak dalece może ingerować i korzystać z zasobu innych zwierząt. I sama Haraway na przykład, ona jest bardzo krytykowana za swoje podejście do zwierząt przez takie ruchy aktywistyczne w ramach Animal Studies, ale też przez teorie, które tam powstają, dlatego że ona twierdzi, że my bierzemy na siebie te brzemię i odpowiedzialność, że w pewnych określonych sytuacjach używamy tego jako zasobu. I ona nie jest tego przeciwniczką, bo jest biolożką, bo jest genetyczką i jest jej bliskie to, że mamy się tym zajmować. Ja nie znam się na tyle na tym, żeby tutaj coś w tym rozstrzygnąć, ja tylko widzę na przykład w samej filozofii nauki, że tego namysłu w ogóle nad tym nie było. I tak jak mówisz o higienizacji języka, to biologowie mi powiedzieli, że w tej chwili w ogóle nie nazywa się tych zwierząt inwentarzem, nie nazywa się tak przedmiotowo, tylko się mówi o nich podmiotowo, czyli ta zmiana jest widoczna. Ja nie twierdzę, że jest niesatysfakcjonująca. Rozmawiałyśmy o Rosie Braidotti, wspomniałaś o Donnie Haraway. Właściwie to jest tak szeroki temat, że można byłoby mówić i mówić. Ja chciałabym się odnieść jeszcze do tego ostatniego tekstu, który przetłumaczyłaś, do ostatniego tekstu Rosie Braidotti, który przetłumaczyłaś, który został opublikowany w Avancie. Bo mam wrażenie, że ona przez te 30 lat się jakby te poglądy są bardziej radykalne. I też to, o czym już mówiłyśmy, że jakby wprowadza taką strategię współpracy z innymi,
Tam na samym początku Rosie Braidotti stawia wyraźnie cztery tezy i wokół nich jakby snuje dalszą narrację. I chciałabym, Ola, żebyś tak pokrótce scharakteryzowała te cztery tezy. Ta pierwsza teza, która jest bardzo prowokacyjna, to, że feminizm nie ma nic wspólnego z humanizmem. Druga teza to jest taki krótki opis tej figury Antropos, który według Braidotti właściwie znika. I ona, i to też było dla mnie bardzo ciekawe, że ona tę figurę łączy z bios. Więc tutaj też chciałabym, żebyś tak krótko o tym powiedziała. Potem przechodzi do Zoe i też bardzo radykalnie stwierdza, też opierając się na słowach innych badaczy i badaczek, że to Zoe stało się taką zasadą rządzącą. Czyli coś, co jest nieludzkie, jakby zawłaszczyło tę przestrzeń ludzką. No i potem ten czwarty punkt, ta czwarta teza, to, że seksualność jest taką właśnie potęgą. Jest poza płcią, jest, następuje po płci. Uważam, że te tezy są jakby w stosunku do tego, co napisała w Podmiocie Nomadycznym, one rzeczywiście są takie bardzo, znaczy bardzo wprost, bardzo konkretne, ale też no, radykalne. To jest jednak rewolucja. No tak, w pewnej perspektywie oczywiście, że tak. Nawet dla samego feminizmu rewolucja. To jest artykuł, który się nazywa Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku, bo mówię o tym, że można do tego sięgnąć. Ta pierwsza teza, ona wymaga wyjaśnienia ze względu na to słowo humanizm, bo według niej feminizm nie może i nie powinien być humanistyczny w tym sensie, że humanizm był pewnym sposobem myślenia o człowieku, takim postoświeceniowym, który, o tym już mówiłyśmy, no, na piedestał jako człowieka, czy w ogóle definiował jako człowieka pewien określony typ. Czyli właśnie tego białego człowieka, Europejczyka, cywilizowanego, mówiącego językami, wyedukowanego, autorefleksyjnego, bezcielesnego trochę i tak dalej. I ona mówi, że jeśli feminizm miałby być w tym sensie humanistyczny, to ona nie chce takiego humanizmu. Chociaż ona w bardzo wielu swoich tekstach pokazuje, że jeśli się odchodzi od tego humanizmu, to wcale nie oznacza, że się odchodzi od myślenia, od racjonalnej argumentacji, tak? Tylko że to nie ma mieć takich znamion narzucanego sposobu życia, który według niej stał się w przypadku Europy i europocentryzmu i narzucenia tego zachodniego modelu. To jest, można dyskutować, czy feminizm w swojej historii był rzeczywiście taki humanistyczny, czy nie był, czy coś innego lansował. Nie, pewnie były różne nurty w feminizmie, ale mówiłyśmy już o tym, że one rzeczywiście zawsze miały na celu gdzieś tam indywiduum. I ciekawe, co się stanie z feminizmem, jeśli ono z tego indywiduum zrezygnuje. To jest ta jej ostatnia teza. Druga rzecz to ten antropos. No ona jest obrażona trochę jak część tych myślicielek i myślicieli, że my używamy tej nazwy antropocen, bo to jest taka niezwykła historia, że jest oto gatunek, który zrujnował świat i jednocześnie właściwie siebie samego i jeszcze określił to swoją nazwą, prawda? No, że jest coś tak absurdalnego i właściwie w jakiejś mierze to słowo antropocen, ono wycisza i wymazuje w cudzysłowie winę człowieka. Co więcej, bardzo dużo nurtów w antropocenie będzie pokazywało, że my sobie wszystko naprawimy za pomocą jeszcze zwiększonej działalności człowieka, kiedy wszyscy krytycy mówią, że właśnie człowiek musi przestać w ogóle działać w świecie. Nie da się pewnych rzeczy cofnąć, ale jak najmniej tej działalności powinno być i może sobie poradzimy. To wyjście poza antropos to jest jeszcze coś innego. Nie tylko to, że obraza na nazwę samą, ale w kontekście nowoczesnych technologii, takiej globalizacji, nowego sposobu życia, roli świata wirtualnego dla tożsamości, rozczłonkowania nauki, ztechnologizowania nauki, która zajmuje się poszczególnymi kawałkami, a nie całym człowiekiem, czyli właśnie odejście od humanistyki i nauk społecznych, to mówi, że tak naprawdę tego człowieka już nie ma. Znaczy są jakieś siły, które działają na rzecz człowieka, ale jak patrzy się globalnie,
to nie jest tak, że jeden człowiek wychodzi i może o czymś zadecydować. To są jakieś systemowe siły. No, one gdzieś tam się zrodziły. W tym znaczeniu też mówi, że no okej, jesteśmy antropocentryczni, ale co to właściwie oznacza? No bo to nie jest myśliciel grecki, który wychodzi na ulicę i mówi wam, róbcie tak i tworzymy demokrację, tylko jakieś siły, nie wiadomo jakie, prawda? Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś spiskowo, ale ona właśnie mówi o takim systemowym braku sprawstwa pojedynczego człowieka. To zresztą jest też zmora apolityczności ludzi. Dlatego, że nie mamy przekonania, że mamy moc sprawczą jako jednostka, nie? A jednocześnie to się wszystko jakoś na jednostce opiera. Stąd to wyjście poza antropos. Ona to wyjście poza antropos też widzi w naukach po prostu. Ona mówi o takiej proliferacji różnych studiów, że one się zajmują takimi wąskimi rzeczami, tak? Studia nad seksualnością, nad mediami, nad komunikacją, nad czymś tam, nad cyborgami. I można je mnożyć i jest coraz więcej na uniwersytetach, zresztą ona to pochwala, ale to oznacza takie rozczłonkowanie, że nie ma jednej nauki, tak jak humanistyka, która mówi o tym, owym człowieku. Ta ostatnia rzecz z tym Zoe i Bios, ona nigdy nie była dla mnie do końca jasna. Ja ją sobie interpretuję na własny użytek w taki sposób, bo to też jest taki motyw, który się powtarza w jej książkach i w tym artykule chyba jest tak najbardziej wyraziście napisany, że biocentryczność w ogóle w jakiejś mierze ciągle priorytetyzuje pewien typ życia, czyli życie organiczne i je hierarchizuje, bo taka jest tradycja, czyli tam u góry jest ten człowiek, a tam te poszczególne są coraz niżej. I to znowu sprawia, że w samych naukach i w samych działaniach być może skupiamy się nie na tej sile, która jest najważniejsza. Zwłaszcza w kontekście właśnie katastrofy klimatycznej, gdzie można powiedzieć, że nie wiem, beztlenowce sobie przeżyją. Ale beztlenowce to już nie jest do końca siła organiczna. Tak poza tym wirus nie jest do końca, nie wiadomo, tak są spory na temat tego, czy to jest życie, czy to nie jest życie. I dlatego ona chce zrezygnować na rzecz tego Zoe jako pewnej siły podstawowej, tak bym to rozumiała. To jest bardzo filozoficzna ta siła podstawowa. To nie wyklucza chyba tego bio, ale jednak jest czymś innym. A ostatnia rzecz, i to jest akurat teza, która mnie zaskoczyła, a jednocześnie chyba najbardziej mi się w tym podoba, bo ja wyrastałam z takiego liberalizmu, feminizmu liberalnego, z którym się dzisiaj nie zgadzam, ale który miał pewną taką ideę, że najlepiej by było człowieka, każdego traktować jak człowieka, bez względu na jego płeć. I tu trochę jest taka idea, że seksualność jest siłą, no właśnie biologiczną, ale teraz czy biologiczną, czy tą zoocentryczną, która jest udziałem bardzo wielu istot na Ziemi w bardzo różny sposób i że to jest coś, co przetrwa, ale niekoniecznie w takiej formie po pierwsze ludzkiej, a po drugie w formie binarnej, płciowej, że o tych płciach można bardzo różnie myśleć, że to jest siła, na której humanistyka powinna się skupić i z jej czerpać, żeby pewne idee równościowe budować, a nie dzielić ludzi na płcie na przykład i przypisywać im różne role i różne funkcje. Tak to widzę. Że to jest jakiś taki rodzaj feminizmu, który odchodzi od kategorii płci, ale nie rezygnuje z seksualności jako siły, jako, nie wiem, jakiegoś... Popęd to jest takie brzydkie chyba słowo, czy ono ci się nie wydaje brzydkie, polskie? Nie, nie wydaje się brzydkie. Bo mi się wydaje, że erotyka ma w sobie trochę coś takiego. Ale jest za delikatna, bo jednak jeżeli mówimy o tej sile seksualnej, to erotyka wydaje mi się jest takim określeniem bardzo eleganckim i za delikatnym. Ja je lubię dlatego, że mam pewne konotacje związane z Freudem i Freud widział w erotyce taką siłę, która nie tylko się przekłada na, nie wiem, na stosunek seksualny, nie? Ale ona może oznaczać różne nasze namiętności, które się w zupełnie innych sferach realizują. Ale zgoda, że powiedzmy seksualność jako pewna siła nie tylko polegająca na multiplikowaniu gatunku, nie? Tylko na przykład sile przetrwania, sile życia, ale jednak też atrakcyjności, pociągu, który sprawia, że coś robimy, a czegoś nie robimy jako istoty. Ciekawe to jest, że to się bardzo wszystko, no, patrząc na tradycję humanistyki, odhumanistycznia. Nie? To idzie w jakąś taką siłę żywiołu, w stronę takiej siły żywiołu. Pomimo tego, że sam artykuł jest bardzo złożony, ma mnóstwo tam takich aspektów i tez, i teorii, i przywoływanych nazwisk, to się można go czytać jako historię współczesnej posthumanistyki, czy nowej humanistyki. Co do tego zgoda.
Tak, ale też tam pada taka teza, to co też to, o czym wspomniałaś, że jednak jest taka próba destabilizacji, takiej totalnej destabilizacji binarności w ogóle jakiejkolwiek, prawda? Żeby nie było takiego podziału właśnie ja, ty. Żeby już nie stawiać, wiesz, tych kolejnych murów, czyli właśnie odejście od tej, znaczy jakby zniszczenie, tak? Taka dekonstrukcja tej binarności jakiejkolwiek. Ona jakby w swojej historii prowadzi do, no to pewnego takiego marazmu myślowego, bo być może my potrzebujemy jakichś nowych form myślenia, to po pierwsze to już trochę ustaliłyśmy, a z drugiej strony ta binarność, ona się zasadza na pewnej statystyce właśnie takiej antropocentrycznej, bo gdyby wziąć pod uwagę cały świat ożywiony i wziąć tę siłę taką seksualną na nią patrzeć, no to tam nie ma binaryzmu. Znaczy to znowu jest tak, że my myślimy binarnie, tak. bo myślimy z punktu widzenia człowieka. Tak jakby tak. Zobaczymy na wszechświat, no to ten binaryzm tam to jest jakaś cząstka tylko tej formuły seksualności. Zresztą ona przecież nie chce tego ludziom, którzy są do tego przywiązani, odebrać. Tylko mówi, że to jest jedna z formuł, tak. Nie? A tych formuł może być dużo więcej. I być może są pokłady w człowieku, których nie znamy. Mi się to wydaje atrakcyjne bardzo tak myślowo. Że, bo pewien kryzys myślenia feministycznego też na tym polega, że on się tak bardzo skoncentrował na tej tożsamości kobiecość, męskość, że się w jakiejś mierze sfundamentalizował. A idea feminizmu to była idea otwartości na inność, czyli i te wszystkie spory o to, czy jaka kobieta jest prawdziwą feministką, czy ta, czy pracuje, czy ta, która siedzi w domu z dziećmi, tak, one zostają właściwie zdekonstruowane przez takie myślenie, że chodzi tutaj o seksualność, jakieś poczucie wolności, bycia z tą siłą. Nie wiem do końca, na czym ono miałoby polegać i na ile to załatwia stare sprawy, nie? Ale... Ale myślę, że to jest, że to bardzo dobrze. I że to też jest tak, że to jest pewien etap, prawda? To są pewne etapy, które przechodzimy. Tak samo ten feminizm. No, może on musiał po prostu w pewnym momencie jednak tę różnicę wykazać, żeby dzisiaj na przykład z tej różnicy rezygnować, prawda? Więc może to tak się po prostu dzieje. Tak, ja myślę, że to nie zostało zatracone w żaden sposób, to myślenie o tych różnicach. I ona też niego do końca nie rezygnuje, tylko ciągle sprawdza, jakie są granice tej kategorii. Tak, właśnie też mi się to podoba, to takie podchodzenie do granic. Jeżeli ta granica się pojawia, ona ją przekracza, to mam wrażenie, że i to chyba też robi filozofia współczesna, na pewno sztuka, że jakby wyznacza sobie następne granice do przekroczenia. Nie? I to jest takie dla mnie bardzo atrakcyjne. To jest, ona w praktyce robi coś, co mi było zawsze bliskie, jak myślałam o tym pytaniu, czym jest filozofia. I najbardziej mi się podobała taka idea Michela Foucault, który zawsze mówił, że filozofia to jest takie ćwiczenie, żeby pomyśleć inaczej niż się myśli. Nie? Znaczy sprawdzić, czy ja mogę myśleć inaczej o świecie i co to by oznaczało. Mhm. To jest oczywiście nie do końca w praktyce do zrobienia, ale w pewnym takim eksperymencie myślowym jest. I ona taki eksperyment proponuje. Denerwujący trochę tak miejscami, nie? Dlatego, że to jest trochę takie wrażenie, że to jest wszystko takie skomplikowane, jest tyle tych niuansów, tych różnic, tych tutaj istoty pozaludzkie, tutaj jeszcze roślinność, humus, nawet coś bardziej podstawowego, ta wielka siła, a jednocześnie patrzysz na świat i tam są te stare nierówności, tam jest ta stara niesprawiedliwość, która ciągle tutaj była, tak jakbyśmy z tym jeszcze sobie nie poradziliśmy. Nie? I na ile ta nowa teoria jest w stanie poradzić sobie z nowym, nie zapominając o starym. No właśnie wczoraj, wiesz, rozmawiałam z moją koleżanką i właśnie powiedziałam, że mam wrażenie, bo to obejrzałam jakieś straszne rzeczy w internecie o tym, co się dzieje, wiesz, w Izraelu. I właśnie jakby stwierdziłam, że żyję w takiej przestrzeni zupełnie jakiejś schizoidalnej, wiesz, że z jednej strony to, co na samym początku mówiliśmy, że te wspaniałe idee, które są świetne, które naprawdę dla mnie są bardzo atrakcyjne i takie bardzo pociągające, ja chcę też tych idei używać w praktyce. To nie ma być po prostu abstrakcja, tylko to ma być praktyka. I to się dzieje w sztuce. Dlatego być może tak często ta filozofia jest zaciągana do sztuki, dlatego że sztuka jest praktyką.
A z drugiej strony właśnie no, to, co mówisz, prawda, że te stare, jakieś takie zmurszałe matryce, które są no, przerażające, tak? Które jakby tożsame są z czymś złym, gdybyśmy mieli jakoś definiować zło. Żeby oddać sprawiedliwość, to ono na pewno wszystkie te idee o tym nie zapominają. To znaczy gdzieś tam się to ciągle z powrotem pojawia. Znaczy myślenie na nowo, ono nie musi zaprzepaścić myślenia o starych kłopotach. Kończąc już, Ola, chciałabym zapytać, bo musimy zrobić jakieś podsumowanie, chciałabym zapytać ciebie o humanizm, o współczesny humanizm. Czy jeszcze ten termin obowiązuje, czy już nie obowiązuje, bo też rozmawiałyśmy o tym, że Braidotti i Donna Haraway proponują zupełnie inną nazwę na humanizm. Na pewno są jakieś takie cechy charakterystyczne tych dobrych idei, które definiują humanizm, a tym samym feminizm. Czyli taka intersekcjonalność, otwartość, jakby włączenie takiego myślenia dekolonizacyjnego, prawda? Takiego myślenia antykapitalistycznego. Co ty o tym myślisz, o tym współczesnym humanizmie? Wydaje mi się, że oczywiście nazwa funkcjonuje, ale chyba już większość osób, która pracuje w humanistyce albo czyta po prostu humanistykę, to wie o tym, że ona znaczy coś innego niż kiedyś. I w gruncie rzeczy być może trzeba by tylko wyrzucić te niedobre elementy z tego humanizmu i zostawić tam te, które mu zawsze przyświecały, bo to na przykład była zmiana społeczna, to też była emancypacja. Idea emancypacji się gdzieś tam z oświecenia wywodzi, czyli odejście od tego podziału ludzi na grupy i na przykład uznania, że wspólną klamrą dla wszystkich osób jest rozumowanie, czy ta zdolność do rozumowania. Może dzisiaj byśmy powiedzieli, i to w późniejszej filozofii było, że to jest zdolność do cierpienia, wtedy rozszerzamy, prawda, tę grupę. Mówisz tutaj też o tej idei innej nazwy, to rzeczywiście Haraway proponuje, żeby to była humustyka, tak? Czy nie wiem, jak to przetłumaczyć do końca na język polski, która się wywodzi od tego słowa humus, jako takiej organicznej substancji, która jest u podstaw wszystkiego i w którą człowiek też się zamienia na pewnym etapie swojego nieistnienia i to nas łączy z wszystkimi innymi istotami, najbardziej takimi prostymi jak porosty i mchy, gdzie one się jednoczą we wspólnych ekosystemach i wspólnie się wspierają we własnym istnieniu. Patrząc na humanistykę dzisiaj, czyli to, co się nazywa posthumanistyką, nową humanistyką, można być optymistą, dlatego że humanistyka funkcjonowała według bardzo utartych matryc i pewnych sposobów myślenia, które wydawały się nie do zmiany, a one się zmieniły radykalnie. Jeśli tamta zmiana jest możliwa i jeszcze w kooperacji z naukami, ze sztuką, być może z dostrzeganiem pewnych wielkich dziur systemu kapitalistycznego, to jest do zmiany też praktyka, taka praktyka życiowa, indywidualna i systemowa. To znaczy, jak patrzę się na historię humanistyki, oczywiście część z nas uprawiają tradycyjnie i okej, ale nie da się uciec od tych nowych idei dzisiaj. I 100 lat temu nie byłoby do pomyślenia, żeby wyciągać jakiś postkolonializm, jakąś kobiecość, jakąś cielesność, jakieś idee związane z poza europocentrycznymi zadaniami i celami. A dzisiaj to się odbywa. No to jest coś, co powinno napawać optymizmem. Pomijając to, że bardzo wiele z tych badaczek i badaczy uprawia też literaturę, bo po prostu pięknie piszą, wykorzystują poezję, wykorzystują popkulturę. To nie jest tylko gadanie w jakimś zamkniętym pomieszczeniu do bardzo wybranej grupy osób. Ja w tym widzę nadzieję, znaczy filozofia jako popkultura. Może wszystko byłoby lepsze. Nie da się zatrzymać rewolucji. Rewolucja jest kobietą i nie da się zatrzymać. No tak. Haraway, nie wiem, czy się zastanawiam. Nie wiem, czy Haraway by powiedziała, czy kobietą, czy kobietami. Rewolucja jest siłą. Jest siłą, jest humusem. Jest humusem. Humus po polsku jest no, rodzaj męski. Przypomniała mi się wystawa, którą Liliana Piskorska tutaj w Galerii S robiła.
pole, w którym jestem zakopana i tam właśnie, wiesz, centralnym bohaterem tej wystawy był humus. Robiła tę wystawę kilka lat temu no i to tak właśnie się, wiesz, jakoś zbiegło. Zrealizowała w praktyce humustykę. Tak. No właśnie. Zobaczymy, co będzie za 50 lat. Może na naszym wydziale już będzie inna nazwa, nie będzie humanistyki. Bo w samych naukach to się zmieniło radykalnie przez ostatnie 30 lat. Także następne 30 może jest jakaś nadzieja dla świata. No ja myślę, że jest. To znaczy martwią mnie po prostu, wiesz, martwi mnie system, który jest cały czas jednak oblegany przez patriarchat, taki twardy patriarchat. Ale z drugiej strony może to też tak jest, że jak ten patriarchat już wie, że umiera, to po prostu, wiesz, jakby pręży mięśnie i pokazuje swoją siłę i to może jest takie właśnie teraz jakby taka erupcja tego patriarchatu. Myślę, że trzeba czekać na taką kumulację sygnałów z każdej możliwej strony, że ten system w tej formule, takiej nazwać go patriarchalnej, czy jakiejś kapitalistycznej, czy po prostu konsumpcyjnej i takiej korzystającej tylko z zasobów, że on się wyczerpuje. I to tak, jest widoczne wszędzie. To na pewno. To na pewno. Olu, bardzo Ci dziękujemy. Ja dziękuję, że zostałam zaproszona. Bo to jest dla nas bardzo ważne, tak? Ten projekt jest dla nas bardzo ważny i bardzo chciałyśmy, żeby jednak on miał takie bardzo wyraźne oparcie w teorii. To jest nam potrzebne. Projekt rozpocznie się, ta praktyczna część rozpocznie się niebawem. Prawdopodobnie od wystawy feministycznej akcji kreatywnej. Poprosimy z Dorotą Olę o to, żeby może powiedziała, do czego powinniśmy sięgnąć, żeby zapoznać się z tymi właśnie ważnymi ideami, o których mówiłaś. Myślę, że może przygotuję po prostu taki tekstowy też slajd dla wszystkich, żeby sięgnęli do tego. Mówiłyśmy o tych autorkach, Donny Haraway, Rosie Braidotti, Karen Barat, Elizabeth Grosz. To wszystko badaczki feministyczne, których teksty się ukazały. Ja chętnie się podzielę linkami, jeśli ktoś będzie chciał ochotę mieć do udziału w tej dyskusji. Trzymam kciuki za projekt, jestem bardzo ciekawa. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Będziemy dawać, wiesz, znak, jak tylko coś tutaj się będzie działo. Dziękuję, Oleńka. Dziękuję, Kasiu.